dobre szanse na kontratak, dobre wypuszczenie Bednarka, Damian Bednarek, to będzie szybszy, zobaczmy. No i ostra walka Damiana Bednarka. Świetnie, Bednarek wyjąłby pojedynek, co prawda nie na takiej pozycji, jakiej chciał. Michasiewicz, będzie dośrodkowanie w pole karne, czy będzie na koszki dalszy? Wydawało się, że obaj piłkarze mieli zasięg i... Obrocki. No i tutaj chyba to była próba uderzenia na grudki centrum. Dość... Nieskutecznie. Obrocki na prawej stronie. To będzie niebezpiecznie. No i dobrze, żeby się wyrąbać, będziemy na górze drożnym. To już odwrotki, idzie po prostu jak burza, bardzo, bardzo bym tak uciekł. Świetne otwarcie, ale tutaj i rozkoszyła mu tak uciekł. I teraz mamy odwrotną akcję, bo jest 3 na 5 i będzie bardzo niebezpiecznie, uwaga! Ale świetna interwencja tego odwrotka. Brawo, brawo, brawo. Wracam do tego, że... Dośrodkowanie. Melo! I tutaj takim kozłem posłał piłkę. Po raz kolejny. Bardzo, Michał Bardo jest w karcie meczowej, także zobaczymy dzisiaj Michała na boisku. No i tutaj nieporozumienie, uwaga! Dalej groźnie, ale na szczęście nikogo tam nie było z drużyny Pelikana Łoga. To było takie zamieszanie, które mogło skończyć się bardzo źle. Skaj 16 do Jakuba Garnysza, chociaż nie, widzimy tutaj dośrodkowanie. Melo wygrywa potem pojedynek główkowy, a Kuźma bezpiecznie wybija piłkę za linię. A sędzia kończy pierwszy dzień spotkania. Rozpoczynamy drugą odsłonę spotkania. No i Państwa już w drugiej połowie tego spotkania. Rozgrywek trzeci, grup pierwszy, więc Eugersę może nas złożyć. Po pierwszych 45 minutach na stadionie Wolny 13 do Znakolewskiego. Może nie widzimy w nim bardzo dużo groźnych składnych akcji, znaczy groźnych akcji składne są. No i właśnie świetne uderzenie. No i wywołaliśmy rekałaś dalej w polu karnym. Zmianą i niestety Tory Kuszecz odpada wraz do szatki ŁKS. No niestety, to nie była wina Melo, absolutnie. Jakimiś nowymi założeniami, z nowym planem, po korektach i dostajesz gola w takich okolicznościach, jakich się tutaj się Michasiewicz, zobacz na lewej stronę Garnysz. Michasiewicz dobrze asekurował i dobrze przygotowanie. Piłka wybije dość głęboko i osypało się to wszystko, powiem Ci Kuba, od tej 38 minuty, ŁKS wygląda słabo. Więc kolokwialnie słabo. Trudno się z tym zgodzić. No i uderzenie, świetne interwencje koniecznie. Bardzo ładne uderzenie z pierwszej piłki, trzeba było to fajnie. Daje piłkę. Zmusza leżąć. Jest Sebastian Wiberenko. Jeszcze, jeszcze bardzo! Walcza. Do Żebrowskiego na prawą stronę. Żebrowski szybko z Bednarkiem. Dośrodkowanie. Granto i wuchuje na... I niebezpiecznie Melo. Tracimy piłkę. Już po karnie. Czy będzie rzut karny? Tak, sędzia wskazuje na nas. Tak, to ewidentny błąd Melo. No i Kalinowski broni. Świetnie Kalinowski tutaj próbował nastawić swój Kuśniński. Chciał się do bramki, ale to co powiedziałem. Ale Kalinowski wyczekał.